Dziś jest wielki dzień. Dla nas wszystkich. Tworzymy coś naprawdę dobrego i nowego razem. Słuchaj, Tacper. Tak sobie pomyślałem, że to może nie jest dobry pomysł, że zebrałeś tutaj wszystkich, bo wiesz, to jest dopiero początek projektu i część z nich może się nie sprawdzić i wypaść i po prostu może być niezręcznie. Wyluzuj się, Andrzej. Dobra? Wyluzuj się. Razem tworzymy ten projekt. To jest nasze dziecko. Jesteśmy ojcami tego dziecka. Tym dzieckiem też trochę jestem ja, ale też ojcem i matką. Wy jesteście ojcami. I musicie dbać o to dziecko. Musimy je karmić, musimy je przewijać, musimy dbać o to, żeby rosło silne, mądre, duże. I jeśli ktoś z was nie nakarmi tego dziecka, nie przewinie na czas, nie daj Boże upuści, przestaje być ojcem tego dziecka. Czyli moim w jakimś sensie. To jest koniec kariery dla tej osoby. To, co chcę powiedzieć, bawmy się tym. Pytał Kacper Ruciński. Bardzo mi miło i jestem zaszczycony. To już? Być moim gościem. Ten typet, Piotrek Schmidt. Dzięki bardzo. Dziękuję. A co masz do moich oprawek? Są takie... Jazzy, trendy, no jakby się nazwał. Nie, są na pewno wysokiej jakości, dzięki. Ale sugerują jednak to, że no, nie wyciągasz batona na melanżu. Nie, absolutnie. Nie napierdalasz ludzi, wiesz, czyli po kolana, ja jestem, one są takim wabikiem na wpierdol, tak? O to chcesz powiedzieć. No dobrze. Studiowałeś coś? Nie. Przez chwilę byłem studentem dziennikarstwa, mhm. Ale to były czasy takie, że nie pójście na studia w mojej rodzinie to było coś większego niż, nie wiem, żałoba po bliskim krewnym, że jak to Piotr nie chce i że nie. Tak. Mówię, że nie, że wiem, co chcę robić i absolutnie no, nie da się studiować akurat tej gałęzi muzyki rozrywkowej. Nie ma jeszcze alkoholu jako takiego na studiach. Połączonego z rapem, tak. To już w ogóle niszowy kierunek. Trzeba go utworzyć. Ale wtedy nie było i szybko dałem sobie z tym spokój. I to była dobra decyzja, jedna z lepszych. No dobra. Tu jakiś gracz siedzi, kurwa. A ja skromny chłopak z Malborka, no ale... Ale Malbork jest z Malborka? Malbork jest polski, gwarantuję. Ludzie z krzyżami na plecach... Ludzie z krzyżami na plecach twierdzą co innego. My teraz, żeby ich rozścieczyć, mamy odwrócone krzyże. Robimy sobie z nich super. Jaja. I turyści z Niemiec przyjeżdżają i pasy z nas. Wszyscy tak chodzą. Żeby zachować dobre samopoczucie. Tak. No ja, świetne. No wiem, no to nie ja wymyśliłem. Czyli odwrócony krzyż wcale nie musi oznaczać konotacji z Ku Klux Klanem. Jest antykrzyżacki po prostu. Tak. Super. To jest coś, to jest fajne. Tak jest. Czyli w Malborku jak się lansuje na to, że jestem prawdziwym Polakiem, to odwracam krzyż i wszyscy... No spróbuj. Mordzie. Zobaczmy, co będzie. Jestem ciekaw twojego zdania. A ja jestem ciekaw twojego zdania. I zaraz się odniesiemy do jednej kwestii. Jak Pałac Kultury odbudowany z malborskich cegieł, kiedy chciałeś, twoi rodzice chcieli zbudować dom, a tu przyjechali twoi dziadkowie prędzej, a tu przyjechała zła ekipa z Warszawy, dawać te cegły, kurwa, bo odbudowujemy stolicę. Czy jesteś za, czy przeciw Pałacowi Kultury? Można mieć opinię na ten temat? Jako, że jesteś Polakiem, z góry wolałbym powiedzieć nie. No tak. Nie, żartuję. Możesz mieć wszelaką opinię. Jest barmanem. Wiesz, a jest to bardzo złożony temat. Jakub.
Możesz go zaczepiać. Proszę z ostatniej ławki, Jakub. Tak? Masz opinię? Na temat? Na temat Pałacu Kultury. Byłeś kiedyś w Warszawie? Rozjebałbyś? Dekorował? Zostawił. A da się? No, jasne. Choćby dziś, mordzie, zaraz idziemy. Generalnie uważam, że jeżeli coś można rozjebać, to należy to uczynić. No i super. Bo wtedy zawsze jest potencjał nowego. Bardzo wymijająca odpowiedź. I znowu ludzie mogliby się spotkać, zjednoczyć wokół dramatu, jak to w Polsce lubimy. Tak. Super. No dobrze. Robimy to dziś. Dobrze, bo ja mam 16 pytań mam. Także. To nie jest taka swobodna rozmowa. Jest też, ale niektóre bardzo ci chciałem zadać. I na wizji to chciałem zrobić, bo mogę później, chyba że uciekniesz, to wtedy mam do ciebie numer. Będziesz SMS-em dostawał codziennie po jednym pytaniu. Także 16 dni w dupę. To jest taki mój kalendarz adwentowy. Dobrze. Powiedz mi, naprawdę z rapu słuchałeś tylko łony? Śpiewałeś w kanapie? W sensie w utworze, wiadomo. No, jak skończysz zadawać pytanie... Dobra. Z rapu słucham tylko łony. Tak. Dama wnet znikała, a koń niezwalony, a joint niespalony. Jeździłeś konno też. Tak jest. Dama wnet znikała. Nie, tak. Tu chodziło o czas przeszły, to... kiedy byłem młodszym. Bo z rapu słucham tylko łony jest w tekście jakby cudzysłowie. Nie, odnosi się do okresu, kiedy strasznie chciałem gdzieś przekazać swoją miłość fizycznie, nadmiar produkowanego nasienia, kiedy byłem nastolatkiem. I już dobrze mi szło, ale były inne, znacznie modniejsze zespoły podówczas, prawilne, uliczne i tak dalej, które być może dałyby ten taki wspólny kod kulturowy danej randce, że oto dziewczyna, też słuchasz tego i tego, tam właśnie prawilnych gangsta raperów z Polski. I już wyobrażam sobie, że mógłbym do tej tak zwanej pierwszej bazy dojść za obopólnym porozumieniem. Ale, a ja wtedy się wysprzęglałem, że znasz takiego rapera łonę? I w tym momencie jakby, wiesz, tu schło, tu opadało. Rozumiem, bo ja też bardzo lubię łonę. W sensie, nie wiem, może już go nie lubisz, w sensie, nie wiem. Ja go bardzo lubię. No ja bardzo go cenię i lubię i absolutnie nie jest to gangsterka, nie? No to jest człowiek, który z szacunkiem do słowa, jak pisze już zwrotkę, to wydaje się, że wie, co robi. Tak, to prawda, że tam żadne słowo nie jest, nawet nie dolewa, tylko zamienia szklanki. To jest właśnie Jakub. Rozumiesz, jakby się zastanawiał, co on tu kurwa robi, to właśnie dolewa. Wzrusza mnie, a dziś mam emocje na wierzchu naprawdę. Więc... Dobrze. To idealnie trafiłem. Napisałeś książkę, o czym już wspomniałeś. Gratuluję ci jej, bo czytałem, w sensie ty mi czytałeś. Przetrwałeś audiobooka? Absolutnie. Tak, przepraszam, to nie jest moje w ogóle, wiesz, nie moja działka. No właśnie, chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze ci to wyszło. No i tam, w tej książce, w ogóle bardzo fajnie ją przeczytałeś, uważam. I pytanie moje też pierwsze jest takie, a propos całego lektorstwa czy dubbingu. Czy dubbingowałeś kiedyś, miałeś okazję, bo myślę, że mógłbyś być dobry jako postać animacji. Tak. Zdarzyło mi się raz. Była taka kreskówka Ziomek, produkcji francuskiej, nie wiem, czym państwo widzieli, to jest na YouTubie. Coś kojarzę. Kolega widział i do kreskówki Ziomek, która była o takim osiedlowym życiu, że się jara blanty, że nie wiem, koledzy mają głupie pomysły na wieczór. To była francuska produkcja, świetna rzecz naprawdę i dobrze narysowana i dobrze wymyślona. Mhm. Polscy raperzy zostali zatrudnieni do dubbingu. Ja dostałem rolę, po latach o tym myślę, czemu akurat ja? Gościa, który po pierwszym buchu robił się zielony i żygał w kiblu, ale szedł do kibla, modlił się o życie, było mu bardzo źle, robił się zielony, żygał, no ale wracał do ziomków, którzy go poczęstowali tym blantem i usiłował zachować zimną krew i twarz. I faktycznie... To było bardzo, wręcz doskonale dobrane do moich kompetencji aktorskich, bo ja wtedy w ogóle, ale to tak w ogóle nie lubiłem blantów, gardziłem blantami i mam wrażenie, że marihuana też trochę... Kilka osób z mojej klasy w liceum obniżyła im potencjał. Czyli wiecie, no blancik, fajnie, Kalifornia, w wielu Stanach to jest legalne, ale syndrom demotywacyjny, który się pojawia, nie wiem, po 3-5 latach, wiesz, spotykasz ziomka, ty już masz inne oprawki, masz zawód, masz program, twoje życie się posunęło do przodu. 6 lat świetlnych do przodu. Aha. I nagle spotykasz gościa, który wygląda tak samo jak w 2005 i wow, cześć Darek, jakby co u ciebie?
Nie wiem, w sumie to samo, nie? Że on nie wie, gdzie minęło ostatnie 10 lat. A dużo jarasz? No codziennie. Tak, wiesz, no, i że jak to, nie zajaram, to nie jestem sobą, nie? Bo to już jest... Że to nie jest jakoś bardzo szkodliwe. No, ludzie się nie robią agresywni, ale ten element taki właśnie demotywacyjny. Jesteś pisarzem, jakby nie było, bo już napisałeś książkę. Ciągle dziwnie się tak czuję, jak ktoś o tym mówi, więc nerwowo zaczynam wiercić się. Bo zawsze masz obrotowe krzesło. Dokładnie, zawsze, w samochodzie. No, masz to w rajderze, nawet w tramwaju. Mes tak. Siada, dawajcie. Nie wchodzę do 17, gdzie jest moje obrotowe krzesło? Siadasz i kierujesz. Mam bilet, hello. No. No, tak. A jesteś, czujesz się poetą? Bo według mnie rap od poezji wcale nie spadł daleko, za daleko. I znam kilku raperów, którzy gdzieś są takimi poetami. Wymień ich, proszę. Bisz. Nie jest poetą? Nie, jest. Bałem się, że powiedziałeś fish. Bisz. Fish to ryba. Hello. I ryby. Ten program uczy. Dobrze, więc no bisz na pewno. No i ty dla mnie też jesteś poetą. Faktycznie nie ma liczby mnogiej od fish. Nie ma. Jeżeli jest fishes, to już jest inne słowo. Którego nie znam, ale to jest w ogóle w innym języku. Bo fish to w ogóle nic z rybami, nie? Zupełnie. To są filety. No dobrze, i powiedz mi... Ile wiedzy po prostu. Tak. Wracając do twojego... Mamy te karty do kamery jeszcze, bo muszę wstawić nową. Poeciarstwa. Poezji. Kacper, mam ten problem, że nie wiem, gdzie się zaczyna... Dobrze. Ma środek i koniec poezja. Jesteś bardziej raperem, czy bardziej poetą? Bisz jest świetnym tekściarzem. Niemniej jednak, czy bycie świetnym tekściarzem czyni go... Tym samym poetą? Nie wiem. Pytam swojej dziewczyny, która uczy polskiego. Nie wie. Dużo na ten temat wie. Pytam swojej przyjaciółki, która jest doktorem polonistyki. I mówią mniej więcej to samo. Słuchaj, jeżeli to do ciebie przemawia, te kilka wyrazów na kartce, to jest poezja. Ja pierdolę. I mówię, ja pierdolę, właśnie. To tu masz gówno, zachód, świeżop, dziś. Rozmieszczone w taki sposób i ja twierdzę, ten gość napracował się nad tym 16 sekund, podczas gdy ja siedzę 2 tygodnie nad jedną piosenką, żeby w miarę dobrze brzmiała, a potem i tak ją poprawiam. No ale on jest poetą, dostaje, wiesz, order, kurwa, uśmiechu. Ja nie rozumiem. I odrodzenia Polski dostaje, te 4 słowa odradzają Polskę, uważaj. Tak, tak, ja uważam. Deep shit. I ja, no, nie czuję tego. Rozumiem. Ale tym samym, czyli nie czując tego... To nie jest poezją, absolutnie. To jest, wiesz, w ogóle jak... Rozumiem. Dla ciebie to jest płynne, nieuchwytne za bardzo. To słowo jest nie... Gdzieś... Znaczenie jest znaczenie tak. Tego słowa, tak. Czyli myślę, że jakbyś Tuwima spytał, no to on mówi, no tak, no kurwa, Kim, nie? Tuwim był bliżej stand-upu. Oczywiście, Zion, uważam. Nie, no to są... Oczywiście, no lokomotywa, stary, kurwa. Jest tam dużo dobrego. Tak, oni mu powyrzucali wszystkie kurwa, dlatego to wyszło dla dzieci. Ale to normalnie było bardzo hardkorowe, nie? No stary. On był hardkorowcem, zdecydowanie. Kurwa Bóg, wiesz. No, to było o czym innym w ogóle, no, nieważne. Chwilę mi zajęło, ale mam to. No dobrze, więc absolutnie, innym buchu. Absolutnie czujesz się bardziej raperem niż poetą. Jeżeli miałbyś tak się określić, dookreślić, nie wiem. A czujesz się w 100% raperem? Czujesz, że na przykład oglądasz sobie polski rap? Czy tam słuchasz bardziej? Słucham, tak. Ale są też teledyski. Ostatnio zauważyłem. I tak. Co sobie myślisz, jak oglądasz większość polskich raperów, że fajnie, że jestem raperem, nie wiem, czy jestem raperem, szkoda, że jestem raperem, czy mam to w dupie? I jestem raperem i mam to w dupie. Co myślisz? Ja wiem, co myślisz, ale chcę, żeby ludzie wiedzieli też. Nie, no zależy... Zależy kogo, ja wiem. Zależy kogo. Ale większość. I zależy od... Jako nurt. Okresu w roku liturgicznym. Aha. Anno Domini, tak? Tak. Mhm. Czyli mam taki czas na przykład, że słucham tylko i wyłącznie jazzu. Wiem, że brzmi to jakoś tam snobistycznie i po prostu jakbym się w ogóle, obsrywał. Ale tak, jest taki czas w roku i to trwa na przykład 2,5 miesiąca, a potem ktoś jeszcze raz zagra na trąbce i mam ochotę mu jebnąć, bo to już za dużo. Za dużo jazzu. Za dużo jazzu w jazzie. Kończymy to, zaczynamy muzykę elektroniczną, jest świetnie, jadę na Mazury, potrzebuję nie zasnąć. Mhm. A bywają to senne trasy, a jeżdżę legalnie i nie mam takich środków jak lider pewnej partii do dyspozycji. Więc potrzebuję muzyki, żeby nie zasnąć.
Nie powiemy której, żeby nie było. Żeby nie było lansu tej partii. Tak. I wtedy muzyka elektroniczna wjeżdża. Super jest taka audycja w Radiu Campus, pozytywka. Prowadzona przez świetnego gościa Kamila Piwota. Zawsze warto zareklamować, bo to dobra audycja, pozytywka. Jakbyś miał w ogóle... I jadę z muzyką elektroniczną, potem jest czas rapu i jakby czuję się świetnie będąc raperem. Rozumiem wszystkie niuanse, doceniam tekst, rytm i tak dalej. Rozumiem. Słuchaj, Kacper, chyba fajnie, że to zauważyłem teraz. Lepiej by było, żebyś w trakcie nagrania nie robił tak tego palca, wiesz, bo nie wiadomo, czy tym palcem ty się solidaryzujesz, czy on jest taki prześmiewczy, wiesz. Sam głęboko w to wszedłeś, wiesz? Wyluzuj się. Ile razy zdarzyło ci się uderzyć śmietnikiem w przystanek? A ty dranio! No, bo była taka sytuacja, wiem o tym. Nawstydziłem się teraz. Dobrze. Jak nie chcesz mówić o tym, to trudno. Będziemy o tym mówić. Nie, no przestań. Nie, żartuję. Natomiast się zastanawiałem, co kieruje człowiekiem, który rzuca śmietnikiem w wiatę przystankową. 105 się spóźnia? No kurwa, wiesz, co musiało się wydarzyć, żeby wpaść na pomysł... Ten przystanek... Spaść? Kurwa! Raczej spaść z pomysłu na dno świadomości. O, jakie to tu poetyckie. Chodziło, tu chodziło, wiesz co, o wyrażenie radości. Czyli załóżmy. Wyobraźmy sobie... Czyli jednak przyjechała. W końcu. No mów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jest to zupełnie uzasadnione. Czyli... Jesteś panną młodą. O, nie wyjaśniałem tego w ten sposób. Będę to stosował częściej, bo raz na jakiś czas ludzie mnie o to pytają. Jesteś panną młodą, okay. Wychodzisz z kościoła, jesteś cały mokry, zaraz noc poślubna, dostajesz w chuj hajsu za nic, znasz typa 3 miesiące, ale nagle dostaniesz, nie wiem, 70 koła od ludzi, którzy pracowali całe życie, żebyś ty mógł, kurwa, ożenić się z jakąś dupą, w ogóle bez sensu. Mm-hmm. Dupą nie jest appropriate, więc załóżmy, znieważmy też płeć przeciwną. Mężczyźni też mają dupy, więc mówiąc dupa, możesz mówić o mężczyźnie też. Bo... Dokładnie, więc dwie dupy łączą się w związek małżeński i ona czuje tyle radości i satysfakcji... Że pierdolnie śmietnikiem... Pierdolnie... Teraz tłumam już. Bukietem tak, za swoje siebie. Przyjaciółki. Za siebie i tam jest przystanek, tak. Nie widziała go. A taki bukiet, wiesz, w zależności od tego, jak rodzina chce się pokazać, na ile wiesz, wjechali na grubo w kwiaciarni, zapłacili konkretny hajs, ten bukiet też może ważyć. I teraz ona rzuca na ślepo w bandę niewinnych kobiet. No bo nie wolno patrzeć, bo to jest nierealne. Celując w twarze. I to jest super. Ale poczekaj, ona na ślepo celuje w twarze? No, stara się trafić w twarz. Nie na ślepo łukiem. Celuje w ziemię, tylko na ślepo celuje jednak w ikryje. Znaczy, robi ktoś złapał. No, ale jak nie złapie, to ma, nie wiem, załóżmy, że tam są róże, ma bliznę jak popek po prostu przez resztę życia, no. Na jakich ty weselach byłeś? Na Podlasiu? Kurwa, ja nie wiem. Wiesz, to jest bardzo... Nieważne. W Malborku. Dobrze. Słuchaj, no i to jest super, no, nie? To jest czyste wyrażenie radości. Ja natomiast byłem z ziomkiem, który zdał maturę tego dnia, czy dzień wcześniej. No ale radość wyrażaliśmy właśnie w taki głupi sposób, że wyjąłem to wnętrze śmietnika, to takie metalowe wnętrze i stwierdziłem, to mój bukiet. Naprawdę, tak kolega zdał maturę. Tak. Tak się cieszyłem właśnie. Chyba inspirowany właśnie katolickimi ślubami. Śpiewasz, że dostałeś 2 ostrzeżenia od śmierci, że do trzeciego nie dopuścisz. Czy to prawda? Czy każda z trudnych, niebezpiecznych sytuacji sprawiła, że jesteś silniejszy i mądrzejszy, czy po prostu masz rozbity łeb i tyle z tego nauki? O, jestem jednak silniejszy. Okej. Okay. Wątpię, że był mądrzejszy od tego, ale daje to siłę, takie wiesz, przyjemne, wczesne popołudnie, kiedy na przykład o godzinie 13:07 wychodzisz ze szpitala i ktoś no, niemalże pobił cię na śmierć, a ty wychodzisz i to jest tak jak w wszystkich filmach. Ptaki, niebiosa. Bocian, Bocian, Polska, myślisz, świetnie, jest super. Także to daje... I możesz powiedzieć śmiało, że otarłeś się o śmierć, tak dosyć poważnie. Tak, jak również na pewno z grubsza czyni to grubszą twoją skórę. To znaczy, jeżeli ktoś chce zrobić ci krzywdę na ulicy,
a potem czytasz w internecie i wiesz, komentarze na pudlu czy coś, like, o wow, chyba dostanę depresji. Nad. W sensie to... Te rzeczy, które potem przeczytasz w internecie... No ale co, zbudowało cię to, czy nie? Zbudowało cię to, czy... Zdecydowanie zbudowało właśnie większą odporność. A teraz miałeś kilka sytuacji takich, że no, w cudzysłowie, ugryzłeś się w język. W sensie wcześniej byś zrobił coś, ale po tej sytuacji zrobiłeś... Nie, teraz już tak nie zrobię. Wiem, że to bym zrobił jeszcze tam 5 lat temu czy 10, teraz już tak nie zrobię. Czy nie masz właśnie tak i żadna z tego nauka? Dobra. Nie, no, absolutnie nie zachowywałbym się tak, jak miałem wówczas tam 22 lata. No, jednak trochę dojrzałem. No tak, każdy jakoś tam stara się przynajmniej dojrzewać i uczyć tego świata i tak dalej. Jak to się ma do naszego planu, żeby wyjebać Pałac Kultury? Że miał taki plan pewnie, ale już tak nie robi. I... Przede wszystkim byłoby to w służbie odbudowy miasta. To znaczy... Tam, gdzie stoi Pałac Kultury, były normalnie ulice Chmielna, Złota i tak dalej. Moja mama urodziła się w czasach, kiedy nie było Pałacu Kultury. Urodziła się w 1944, w powstaniu zresztą. I po prostu te ulice, z jednej i z drugiej strony Chmielna, Złota, takie dość powszechnie znane w Warszawie ulice, sobie biegły. Uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, właściwie tylko my stoimy na przeszkodzie, żeby te ulice zyskały dawny bieg. Mhm. I to będzie działanie w służbie rozwoju Polski. A jestem patriotą. No słyszę. Powiedz mi, bo masz tatuaży sporo. Ludzie się dzielą na tych z tatuażami, na tych, którzy lubią o tym gadać i na tych, którzy nie lubią o tym gadać. Bo nie wiem, czy wiecie, MES ma 619 tatuaży. Żartuję, ale masz chuj, nie? Ile masz w ogóle? Wyobraziłem sobie, że ktoś to obliczył i pomyślałem... Że aż tyle? Muszę jednak być jednym z tych... dziwnych ludzi w showbiznesie, którzy mają prywatnego ochroniarza, bo jeżeli ktoś policzył mi tatuaże, to znaczy, że... Nie, ale masz ich w chuj, nie? I to dosyć ciekawe te tatuaże, bo tu masz alfabet, tu masz nuty, tu masz coś tam, masz znaki interpunkcyjne, tutaj masz pięciolinię, masz dłoń swojej koleżanki z podstawówki i to nie jest tatuaż, po prostu ją ma w szufladzie. Nawet dwie. Gdyby ten program miał wielką oglądalność i mógłbyś podpromować kogoś, kto według ciebie jest super talentem, muzykiem czy nie muzykiem, ale nie jest według ciebie jeszcze doceniony, albo no, rozumiesz, nie, jest niedoceniany, czy jest taka osoba, czy zespół, czy postać, którą byś chciał zapromować? Powiedzieć, sprawdźcie tego typa. Jasne. Z literatury byłby to. Tutaj mój mikroport. Padł? Nie, ociera się. Mhm. Tak lubi. Rozumiem. Jak niedźwiedź o korę po prostu. Nie widziałem nigdy na żywo, wiesz? Żałuję. Ja też. Następne po rozjebaniu pałacu idziemy na Alaskę. Lecimy. Mhm. Wracając. Dave ze świata popkultury, zdecydowanie raper, który ma taką ksywę, która no... Dave? Tak, od razu ustawia jego twórczość tak nie do końca serio. Tak. Dużo poczucia humoru, nazywa się Lil Dicky. Taką maksywę. Lil Dicky? Tak, Lil Dicky. Ma dużo piosenek o tym, że ma dziwne przyrodzenie. Dziwne, nie że dziwne, małe, dziwne. Duże, tylko dziwne. Twierdzi, że ma dwie dziury w chuju. To chyba jak każdy. Dokładnie. A ty nie masz? No ja mam. Mówię, że chyba każdy ma dwie dziury w chuj. Szczególnie jak żmija, to trzy dziury masz. Dobra, nieważne. Chyba, że idealnie. No dobra, nieważne. Wielki twórca. Lil Dicky. Lil Dicky jako raper stworzył serial Dave. Kojarzę serial Dave. Bo jest on w środowisku stand-upowców, perów. Znany, bo jest świetnie napisany. Bardzo, bardzo, bardzo kurwa, bardzo śmieszny. Dobra. Jest scena, w której... Przekonałeś. Dziewczyna z głównym bohaterem rozjeżdżają zająca na drodze i zastanawiają się, co zrobić i wychodzi im na to, że najbardziej się opłaca i najbardziej humanitarne będzie włączenie wstecznego i rozjechanie tego zająca do końca. I robią to kilka razy, żeby osiągnąć ten efekt. Co biorąc pod uwagę, że Stany jednak, jeżeli chodzi o stand-up i Netflix czy HBO są mocno lewicowe i każde zwierzę i każdy komar musi zostać zostawiony przy życiu, to jest to bardzo taka scena, wiesz, no... Dziwne. Z ubolewaniem musieli pewnie do zdjęć użyć sztucznego zająca. Tego zająca? No chyba tak. No tak sądzę. Tak. Tak pewnie z dwóch powodów. No bo drugi to prozaiczny, żeby im spierdalał. Nie? No ciężko jest żywego zająca utrzymać. Stój tutaj, nie? Jesteś statystą, kurwa.
dostajesz te 5 dych, więc stój tutaj. Chyba, że marchew, chociaż jakby poza kadrem. No tak, chociaż 5 dych dla zająca. Taki kocioł z marchwi, trochę jak wiesz, policja, kordon, to byłby taki kocioł z marchwi, że on nie wyszedłby. Mhm. Czyli z jego jedzenia najlepszego robisz więzienie. I on już nigdy nie je tego, co kiedyś lubił. Takie przyjemne więzienie. Mhm. Fajnie, fajny pomysł w ogóle. Prawda? Za twoim DMS-u w ogóle. Wymyśliliśmy przyjemne więzienie. Musi być zbudowane z jedzenia. Teraz pytanie, które gnębi nas w głębi. Jak to jest mieć urodziny i Wigilię tego samego dnia? No, szczerze, tylko dlatego pytania cię zaprosiłem. Jestem bardzo ciekaw. Dostawałeś kiedyś 2 prezenty czy 1? Na nie, no zawsze 1. Zawsze 1, czyli chujowo. Jakub spojrzał z takim głębokim współczuciem dla mnie, wobec mnie. Dla mnie, jakim Podlasiem zleciał. Masz współczucie dla mnie? Olbrzymie. Tak. Zewnętrznie. A był to, czułeś, jest to żenujące. Większy problem? Większy prezent? W sensie, że czułeś, że gdybyś nie miał urodzin tego dnia, to byś dostał mniejszy prezent na gwiazdkę. Czy wiesz, to był taki przekręt rodzinny, że wiesz, to jest ten większy prezent. Mhm. To jest ten większy prezent. Nigdy nie dowiedziałem się, jakby jasne, jakby wyglądał mały, mniejszy. Wersja XS, także... Czyli nie wiesz, jak to jest dostać prezent na urodziny. Żałujesz, że nie grasz na żadnym instrumencie. Mówiłeś o tym, zazdrościsz. A ty grasz? Zaraz do mnie dojdziemy, zresztą to nie jest program o mnie. Ojej! No i proszę. Nie, zaraz. Proszę, daj mi powiedzieć. Tak, ja to zrobiłem tak, jak dama. Zboru. Widziałem to! Kosmyk. Więc chciałbyś grać. Ale moje pytanie brzmi. Czy podjąłeś kiedyś próbę? Czy byłeś chociaż na jednych zajęciach z jakiegoś instrumentu, z gry na instrumencie? Oh, bolesne wspomnienia. Tak. Była to trąbka. Trąbka? Tak. I to były takie profesjonalne, normalnie z nauczycielem? Tak, do mnie profesjonalny trębacz, do mnie do domu i zaczął uczyć mnie gry na trąbce przez rok. Głównie trenowaliśmy... A gdzie spał? Oddech. Słuchaj, to był ten dom, może widziałeś w takim filmie z 95 roku, taki sklep z piwnicą. I on miał obok pokraka łóżko. Aha, no, nie widziałem tego. Nie widziałeś, nie. Pulp Fiction? Nie, no, widziałem Pulp Fiction. Ale za dawno, w tym samym pokoju. Zbyt dawno temu, no nie pamiętam już tego miejsca. Nieważne, w każdym razie był blisko, był pod ręką i miałem tych lekcji przez sporo. Przez rok? Słucham? Przez rok. Rok. Dołeś w trąbę przez rok. Dołem. No i umiałeś coś w końcu? Nie, kurwa, dlatego, że... Czy umiałeś hejnał, czyli do połowy? O Jezu, nawet nie. Przede wszystkim chodziło o to, żeby opanować gamy, ale to była ta wersja od drugiego półrocza. Natomiast przez pierwsze półrocze to chodziło o trenowanie, w ogóle panowanie nad oddechem. Jednym z podstawowych ćwiczeń, i trębacze wiedzą, mogą pisać, że nie umiem grać na trąbce, ale tutaj mam rację. Chodziło o to, żeby stanąć przed ścianą, wziąć kartkę, przytrzymać ją i... wydychając powietrze rapidly w stronę tej kartki, puścić ją i jednocześnie tym pędem powietrza zatrzymać tę białą sukę w jakby antygrawitacyjnej postaci. Ale ona jest o coś tu oparta. Tak, czyli jednym słowem dmuchać tak mocno, by nie spadła. No dobra, ale ona jest oparta o to. No jest... No, nie jest oparta. No jest jak nie jest jak oparta? Billboard, który nie ma zamocowania. No, no jak? No przecież no, nie rozumiem. To ty... dmuchasz bardziej z dołu, czy normalnie? Nie, na... No po dawaj, prostu, trębaczu. Tłumacz, nie, absolutnie nie będę tego robił. Jakby dlaczego nie? Ze względu na być może zbyt faliczne skojarzenia, jakie może dać... My nie oceniamy. Robienie dzióbka wobec... czegoś, co jest bezpośrednio skierowane. Obiecuję ci, że to wytnę i dam tylko do trailera. Proszę cię. Mogę dać tobie na spróbowanie. Chodzi o to, żeby dmuchać, no. Żeby... Co? Czy mamy ścianę? Czy ściana mnie słyszy? No, no właśnie, czyli do ściany jednak. Tak. Tylko trzymaj palcem, żeby się nie spadła. Nie, właśnie, żeby nie trzymać palcem. A ile mam to zrobić? Tak jak warkomat. Nie wiem, ale warkomat. Nie chcę... To musi być jakby... Nie chcę oddychać twoim... No właśnie. No, uwaga. No, uwaga. O to chodziło. Jaka sztuczka. To jest dobre, czy nie?
stary, no nie urodzony mówiłem ci, trębacz. Ale saksofonista. Nie. W saksofonie chyba chodzi o to samo, tak? Tak? No właśnie, bo to są wszystko dęte, czyli się dmie. Trzeba dąć. To są w ogóle fajne słowa, a propos. To prawda. Dzięki, Jakub, bo to było takie rekwizytorsko czujne. Jesteś rekwizytorem no. też. I zobacz, jak uciekł, żeby nie. on pomuchał. Nie. Zawsze tak jest. Powiedz mi, gdybyś mógł cofnąć się w czasie małemu Piotrkowi, czyli sobie, młodemu, powiedzieć jedną rzecz, co to by było? Żeby mniej się przejmował. Żeby mniej się przejmował? Tak. Bardzo mi miło i jestem zaszczycony. To już? Być moim gościem, ten typ mecz, Piotrek Schmidt. Dzięki bardzo. Dziękuję wam. Wychylamy. Wychylamy. Przed wami znakomity komik. Czarek Sikora. Pamiętam, poszedłem sobie rano, wyszedłem z chaty, żeby pójść po świeże pieczywko, nie? I widzę bardzo dziwną rzecz. Idzie facet z małą dziewczynką za rękę. To jest chyba jej ojciec, mam taką nadzieję. Jak nie, to chujowa sytuacja. I on z nią idzie za rękę i nagle mówi do niej bardzo postronną rzecz. Mówi, i widzisz, kochanie, jakbyś dzisiaj nie szła do szkoły, to byśmy poszli na lody. I ta dziewczynka, jest, lody, No ale idziesz do szkoły, więc nie pójdziemy. Ja myślę, co za kuta zjebany. Co za akcja. I najgorsze jest to, że ja to powiedziałem na głos. I on do mnie, co? Że ja jestem kutasem? Ja myślę, że nie zajebiście. Poszedłem po pieczywo, wracam z bułą, nie jest dobrze. I mówię w sumie, dobra, raz na jakiś czas, no trzeba się przeciwstawić. I mówię, tak, powiedziałem, że jest pan kutasem. To jest dziwne zdanie, uwierzcie mi. I on mówi, tak, czemu? Mówię, no bo jak tak można? Jak można małemu dziecku mówić, że najpierw go zabierzesz na lody, a potem jednak nie? No tak nie można robić. I on mówi bardzo pedacką rzecz. Mówi, jak będziesz miał dzieci, to pogadamy. Myślę, kurwa, jaki argument, nie? Ale nienawidzę tego argumentu. Poproszę brawo od osób, które miały taki argument raz w życiu chociaż usłyszały. Ten jak wziął rękę. To jest najgorszy argument na świecie i się tak wkurwiłem, że stwierdziłem, będę kłamał. Mówię, wiesz co? Mam dziecko. A on tak? Jakie? Myślę, kurwa, jakie są dzieci? Myślę, ludzkie. A on, nie, że ludzkie, czy jaka płeć? Mówię, dziewczyna. To ja mówię, tak, mam dziewczynkę i ona jak chce iść na lody, to zawsze ją zabieram. Czy to jest piąta w nocy, szósta, zawsze ją zabieram na lodę. Na pewno. I zaczynam z nią już odchodzić i ta dziewczynka mu się wyrywała z ręki i biegnie w moją stronę i podbiega do mnie, łapie mnie za koszulę, tak ciągnie tą koszulkę w dół i mówi, dziękuję, że pan się za mnie wstawił, to może pan mnie weźmie na lody? A ja mówię, jakbyś nie szła do szkoły, to pewnie. I co? W porze, nie? No niby w porze, ale powiedziałeś żart z mojego programu. Nie no, Kacper, no w życiu ja oglądałem wszystkie twoje programy, znam je na pamięć, to jest niemożliwe. Ludzie znają twój program, ja bym nawet nie był w stanie tak tego... To chciałem właśnie od ciebie usłyszeć, Czarek. To miłe.